Niecodziennej i niespotykanej sesji zdjęciowej doświadczyły piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska, które pozowały do zdjęć z piłkami w sukniach ślubnych. Użyczyłam dziewczynom sukien, wyglądały pięknie, sesja nietypowa, wspaniała, zwłaszcza zdjęcia w korkach z piłkami i z koszulkami. Było mi bardzo miło, że mogłam zrobić coś fajnego dla tego klubu. Aby ten wspólny projekt mógł zostać zrealizowany, potrzebni byli profesjonaliści. Motyw przewodni to oczywiście przede wszystkim promocja wałbrzyskiej aglomeracji piłkarek Wiktoria, no i salonu sukien ślubnych, który oczywiście użyczył sukien, oczywiście też fotografów Aleksander Macewicz i Krzysztofa Kisała. Projekt polegał na tym, aby fotografować dziewczyny z drużyny piłkarskiej Wiktoria w sukniach ślubnych. Do projektu ja osobiście zaprosiłem również Aleksander Macewicz, która na co dzień zajmuje się fotografią mody i dzięki naszym wspólnym radom i naszemu doświadczeniu dziewczyny, pomimo tego, że nie mają żadnego doświadczenia w pozowaniu, bardzo fajnie wyszły. Zdjęcia wyszły doskonale, a dziewczyny pokazały w nich swoją nietuzinkową urodę i kobiecość. Uczesaliśmy je i wydaje mi się, że super nam to wyszło, tak samo jak makijaże i w całości bardzo ładnie wyglądały. Zarząd Wiktorii Aglomeracji Wałbrzyskiej chce przygotować na podstawie tych zdjęć nowy prestiżowy kalendarz na 2014 rok. Całość ma powędrować finalnie do kalendarza 2014, który ukaże się już jesienią i będzie rozprowadzany w całym Wałbrzychu i okolicznych miastach. Komisja Kobiecego Piłkarstwa przy PZPN-ie i Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej już zainteresowała się tym niecodziennym projektem promującym kobiecą piłkę nożną. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Whiplash girl child.